Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Tak jak wspominałem wcześniej, chcę trochę zmienić formułę moich kolejnych odcinków i opierać się bardziej na materiałach, które otrzymałem od Was, za które serdecznie dziękuję, na mailach, na nagraniach, na filmach. Przede wszystkim po to, żeby pokazać, że ten problem alienacji rodzicielskiej to nie jest problem jednostkowy. Że wraz ze wzrastającą ilością rozwodów, a rozwodzi się już ponad 60% marzeń, tak? czyli 2 na 3 zawarte związki w jakiejś tam przyszłości po prostu się rozpadną, i w związku z tą wzrastającą ilością rozwodów jest coraz więcej przypadków alienacji rodzicielskiej, że jeden rodzic, ten pierwszoplanowy, alienuje dziecko od rodzica drugoplanowego, stosując najróżniejsze techniki. Dziękuję też bardzo za komentarze pod moimi filmami na moim kanale, ponieważ tymi komentarzami też bym się chciał podpierać. No i także one są dla mnie inspiracją dla kolejnych odcinków, ponieważ dają mi temat, podpowiadają mi temat, na który mogę mówić, tak? I dzisiaj chciałbym podziękować bardzo. Tutaj na dole mam komputer, w związku z tym będę raz na jakiś czas zerkać. Podziękować bardzo chciałem Annie Stawiarskiej, która wrzuciła dwa komentarze pod moim filmem. To jest jeden z takich moich wcześniejszych filmów, i opowiadałem w nim o alienacji rodzicielskiej, kiedy to ojciec jest alienowany. Ja tam rozpatrywałem dwa przypadki, kiedy była żona ma nowego partnera oraz kiedy były mąż ma nową partnerkę. Rozmawiałem z wieloma ojcami, no bo przez ten czas rozmawiałem z wieloma ojcami i powiem wprost, że bardzo często zdarza się tak, nie zawsze, ale bardzo często zdarza się tak, że ojcowie zaczynają być alienowani, kiedy, nowa partner, kiedy jego była partnerka dowie się, że ojciec wszedł w nowy związek. Tak Często zdarza się tak, że była żona miejsce zamieszkania dzieci jest przy byłej żonie. Ten były mąż ma kontakty, spotyka się z dziećmi, wyjeżdża gdzieś z nimi i tak dalej. I w momencie, kiedy były mąż znajdzie partnerkę, ułoży sobie życie, albo będzie starać się ułożyć sobie życie, to wtedy wiele matek, wiele ekspartnerek, wiele byłych żon zaczyna alienować dziecko. I tutaj absolutnie zgadzam się z Jarkiem Szynkarkiem z kanału Poradnik Alienowanego, którego pozdrawiam serdecznie. Że, tak jak to Jarek twierdzi, po prostu w kobietach odpala się tak zwany instynkt alienacji. One po prostu takie coś w sobie mają, że w momencie, kiedy widzą konkurencję, w momencie, kiedy widzą, że dziecko może także lubić inną kobietę, która będzie partnerką jego taty, to wtedy zaczynają to dziecko izolować od tego taty, po to, żeby to dziecko też nie miało kontaktu z jego nową partnerką. To jest. Ta nowa partnerka, ja uważam, że jest po prostu dla nich jakąś taką konkurencją. A w alienacji jest tak, że no, nikt nie może być lepszy niż ten rodzic alienujący, że jedynym rodzicem uwielbianym ma być ten rodzic alienujący. I jeżeli się pojawi ktoś, kogo to dziecko mogłoby lubić, szanować, chcieć spędzać czas bardziej niż z rodzicem alienującym. To wtedy alienator albo alienatorka, no po prostu gdzieś tam gul skacze, gotuje się w środku i, e, i zaczyna się alienacja, tak? Po to, żeby, żeby nie, nie było kogoś lepszego niż ten rodzic alienujący. E, ja powiem Wam, że trochę też spotkałem się z sytuacją, bo rozmawiałem z kobietą, która była w związku, albo może jest w związku z mężczyzną, który jest alienowany. I ona powiedziała, no jak tak można, tak? Że ja tutaj jestem z nim w związku, ja widzę, jak on cierpi, jak on się chce z tymi dziećmi spotkać. No i generalnie była po jego stronie, tak? I ja się spytałem, a co by było, gdybyś ty miała dziecko i się rozstała, i e, twój partner by się z kimś tam związał, i to dziecko by chodziło do tego twojego partnera, no bo miałoby z nim kontakty, ale spotykałoby się jeszcze z tą nową partnerką ojca. I ona wtedy powiedziała, i to tak instynktownie wyszło, tak jakby to powiedział Jarek. Ona powiedziała, nie, to w ogóle nie, nie wchodzi w rachubę, absolutnie. To takiej opcji nie ma. I z jednej strony, no też pytałem się, jak to przecież widzisz, jak, jak czuje się mężczyzna, jak czuje się ojciec, który jest alienowany jak cierpi, jak się chce spotkać z dziećmi i co ta alienatorka robi. I ona się z tego śmiała, tak? Ona się z tego z jednej strony śmiała, z jednej strony mówi, jak tak można, że to jest przemoc i tak dalej. Ona była bardzo po stronie alienowanego ojca. Ale ona powiedziała wyraźnie, że gdyby ona miała dzieci, to nie ma takiej opcji, żeby jej dziecko spotykało się z ojcem, który ma już nową partnerkę. Tak? I tutaj jest po prostu ten instynkt alienacji, i kobiety no nie są w stanie tego przeskoczyć. Nie są w stanie tego przeskoczyć. Jarek to bardzo ładnie wyjaśnia na swoim kanale, tak, poradnik Alienowanego, który gorąco polecam. I tutaj chciałbym się też odnieść do komentarzy Anny Stawiarskiej, która skomentowała właśnie ten film, gdzie ja zrobiłem odcinek, jak to jest z alienacją, jak ojciec ma nową partnerkę, tak? I tutaj Anna Stawiarska pisze, że. To jest jej pierwszy komentarz pod tym filmem. Pan wybaczy, ale nie wierzę panu, ponieważ przemawia przez pana jakaś nienawiść. Mściwa żona zazdrości panu nowej partnerki. Najgorsze są nachalne nowe partnerki ojca. Wydaje mi się, że pani Anna. E, chyba mówi przez pryzmat własnych doświadczeń. Generalnie też no, zgadzam się z tym, że wszystkie komentarze tutaj osoby, które wrzucają, no to wrzucają takie komentarze przez pryzmat własnych doświadczeń. E, przede wszystkim tak, ponieważ pani Anna pisze, ponieważ przemawia przez pana jakaś nienawiść. E, przede wszystkim tak, e, nie mam nienawiści do mojej byłej, bo e, no już nie jesteśmy razem. 6 lat, albo nawet więcej. Był taki okres w moim życiu, że miałem może nie nienawiść, ale taki ogromny żal, tak? Ale no to już mi, już mi dawno przeszło, tak? Mściwa żona zazdrości panu nowej partnerki. Tutaj to jest chyba taki trochę blef w ciemno, ponieważ nigdy nie mówiłem, że mam nową partnerkę. W żadnym z odcinków nie mówiłem, że mam nową partnerkę, że się z kimś związałem i tak dalej. Więc tutaj nie wiem, taki może strzał w ciemno, albo Gdzieś wywnioskowała e, pani Anna, że, że z kimś jestem. Natomiast mogę powiedzieć oficjalnie tak, e, że po sześciu latach, ponad, no jestem już związany e, z nową partnerką i powiem więcej, że ta partnerka miała okazję spotkać się z moimi dwoma synami oprócz najstarszego. Spotka się z tym średnim, spotka się z tym najmłodszym i może powiele tutaj schemat. Ale ostatni raz widziałem się z moim najmłodszym synem w 2019 roku, bodajże w listopadzie albo w grudniu, kiedy wyjechałem z nim razem na Mazury do Mrongowa, i mm, wtedy wyjechaliśmy razem. Mój syn, ja i moja partnerka miały okazję ją po prostu wtedy poznać. Spędziliśmy fajnie czas, absolutnie nie namawiałem mojego syna, żeby mówił do mojej partnerki, nowej partnerki mamo. Mówili sobie po prostu po imieniu. Ostatnio też rzuciłem takie filmy z parku rozrywki, w łodzi, Mandori i z parku Trampolin, na których byłem ze swoim najmłodszym synem. To było te kilka dni, kiedy, które spędziłem z nim w 2022 roku po takim długim czasie alienacji. I ona też wtedy była, tak? I spędziliśmy czas, i nie było, że, że to jest Twoja nowa mama, że masz mówić, mamo i tak dalej, absolutnie nic. Mówili sobie po prostu po imieniu. Yy, ale tutaj, odnosząc się do yy, komentarza pani Anny, tak, mściwa żona zazdrości, panu nowej partnerki, tak, dzisiaj jest pierwszy raz, kiedy mówię, że yy, jestem z kimś innym, tak, w związku z tym, no, jak gdyby ta żal do, do, do mojej byłej, i tak dalej, to już jest dawno z tyłu, to już jest dawno z tyłu, tak. Ja nawet powiem więcej: życzę mojej byłej szczęścia, i radości, i tak dalej, autentycznie z głębi serca. Bo mam wrażenie, że im bardziej ona będzie szczęśliwa, to tym mnie będzie lżej i tym bardziej chłopakom będzie lżej, tak? I nie będzie tej alienacji. No na razie ta alienacja jest. Powiem więcej, to moja była jest z nowym partnerem, tak? I z tym nowym partnerem, no jeżeli już tak dobrze sięgnę, no to już jest no, przynajmniej 7 lat, tak? No, to jest to, o czym wiem, tak? A co było wcześniej, o czym nie wiem, no to, no to nie wiem, tak? I tutaj, dalej, najgorsze są nachalne nowe partnerki, ojca. Tak? Moja nowa partnerka nie jest nachalna. E, cieszy się, jak widzi e, moich synów. Jak nie widzi, też okej, okay, tak? I drugi komentarz od pani Anny Stawiarskiej e, pod tym moim filmem, Nowa partnerka ojca, brzmi tak: Dzieci mają tylko jedną matkę i ojca. I tu się z panią Anną. Całkowicie zgadzam. Gdybym słyszała, że moje dziecko mówi do nowej partnerki ojca mamo, to bym nie pozwoliła na spotkania. Dlaczego? I tutaj moim zdaniem wychodzi właśnie ten instynkt alienacji, tak? Kobieta nie jest w stanie e, przeżyć tego, że jej dziecko mówi do innej kobiety mamo. Jest to dla niej niepojęte. W jej mniemaniu tak nie powinno być. I powiem więcej. Zgadzam się tutaj z panią Anną. Jeszcze raz powtórzę: dziecko ma jednego ojca, i dziecko ma jedną matkę. Tak, rozumiem, że mm, ojciec może gdzieś zginie, no przypuśćmy, na wojnie, albo no, nie wiem, umrze, jest chory, matka zginie, matka umrze, to wtedy mm, ojciec, który będzie z dzieckiem, albo matka, która będzie z dzieckiem, może sugerować dziecku żeby do nowego partnera na przykład mówił tato albo do nowej partnerki mamo, ale tutaj nie powinno być przymusu i dziecko to powinno wyjść jak gdyby samo z siebie, tak? Ale póki żyje matka i póki żyje ojciec, to dziecko ma jedną matkę, jednego ojca i nie powinno być zmuszane przez rodzica, czy to ojca, czy to matki, do mówienia do partnera, partnerki, tato, mamo. I tutaj się z panią Anną całkowicie zgadzam. Powtórzę jeszcze raz. Dzieci mają tylko jedną matkę i ojca. Gdybym słyszała, że moje dziecko mówi do nowej partnerki ojca mamo, to bym nie pozwoliła na spotkania. Jeszcze raz pytam dlaczego, i proszę wyobrazić sobie, jakie uczucia w pani są, gdyby usłyszała pani, że dziecko mówi do nowej partnerki ojca mamo. Dalej pani Anna pisze. Normalny ojciec wytłumaczyłby dziecku, że mamo mówi się tylko do mamy. Absolutnie tak. I powiem więcej, przerobię trochę teraz zdanie pani Anny Stawiarskiej i powiem więcej, normalna matka wytłumaczyłaby dziecku, że tato mówi się tylko do taty. A więc teraz trochę, jak to było u mnie, Pani Anno. Otóż, kiedy jeszcze mieszkaliśmy razem, e, nasze małżeństwo się rozsypywało, ale jeszcze mieszkaliśmy razem, tak? Bo okazało się, że moja była już w tej chwili żona pragnie e, no, kontynuować życie z innym mężczyzną, e, który zresztą miał żonę. Także to w tym, w tym całym rozgardiaszu, w tych całych emocjach i tak dalej. E, Moja była żona albo wtedy żona, w jednej z takich no, wymian zdań, spytała się mnie, a jak ty w ogóle się będziesz z tym czuć, jeżeli chłopcy do niego będą mówić tato, tak? E, przypomnę pani zdanie: normalny ojciec, ja to zmieniłem na normalna matka, wytłumaczyłby dziecku, że mamo, tato, mówi się tylko do mamy, taty. Natomiast. W momencie, kiedy my mieszkaliśmy razem, w momencie, kiedy jeszcze byliśmy małżeństwem, to małżeństwo się oczywiście rozpadało. To już wtedy moja żona miała plany, że do nowego partnera chłopcy będą mówić tato. Ona z nimi tego w ogóle nawet nie uzgadniała. To było, to było postanowione przez nią, tak? To było postanowione przez nią. I powiem więcej, jeszcze jak mieszkaliśmy razem. Jeszcze jak byliśmy małżeństwem, to chłopcy, nie wiem czy wszyscy, mieli przykazane, że na dzień ojca mają robić prezenty jej przyszłemu nowemu partnerowi, tak? Gdzie on jeszcze mieszkał ze swoją żoną w drugiej części Warszawy. W związku z tym nawet było tak, że ja nie otrzymałem prezentu na dzień ojca, ale tamten jej partner. Przepraszam, tamten mąż tamtej pani, e, która była zdradzana, a i, i ja, tak, więc e, on te prezenty otrzymał. Więc e, w matematyce jest tak, że jeżeli a równa się b, a b równa się c, to a równa się c. Może tak e, prościej, żeby było tak jak w podstawówce na jabłuszkach i gruszkach. Jeżeli Kasia e, waży tyle samo co Basia. A Basia waży tyle samo co Krysia, to się okazuje, że Kasia waży tyle samo co Krysia, prawda? W związku z tym, zmieniając Pani zdanie, normalny ojciec wytłumaczyłby dziecko, że mamo mówi się tylko do mamy, to ja to zmienię jeszcze raz. Normalna matka wytłumaczyłaby dziecku, że tato mówi się tylko do taty, to co Pani teraz sądzi o tym, że moja żona, jeszcze wtedy żona, już wtedy planowała, że chłopcy będą mówić do nowego partnera? Tato. Więc przypuszczam, że przechodziła Pani przez to i dokładnie tak jak Pani się czuła, ja się czułem wtedy. Ja wtedy pomyślałem sobie, mówię, jak to? Ja sobie nie wyobrażałem wtedy. Ja nie wiedziałem, co to jest alienacja rodzicielska. Tak? W ogóle nie byłem obeznany z tym. Ja czułem instynktownie, że coś się dzieje, że ja jestem odsuwany, że ja jestem oczerniany, że ja jestem ośmieszany, tak? Że moja wartość, że moja wartość ma być tak, a nowego partnera ma iść w górę. Tak? W związku z tym już wtedy były plany, że chłopcy do niego będą mówić tato. Już wtedy e, chłopcy składali mu życzenia na dzień ojca, tak? kiedy jeszcze mieszkaliśmy razem i kiedy byliśmy małżeństwem. Powiem więcej, jak już się rozstaliśmy, to faktycznie był taki okres, e, że chłopcy, na pewno ten najmłodszy, zwracali się do niego tato. Czy było im to zasugerowane, czy po prostu było to po prostu powiedziane? To jest wasz nowy tata. Tamten tata nie, teraz ten pan będzie waszym tatą i do niego macie mówić tato. I faktycznie był taki okres, że, mm, że mówili po prostu do nowego partnera tato, tak? A do mnie mówili po imieniu. To są jedna z kolejnych technik alienacji rodzicielskiej, że do byłego partnera, najczęściej ojca, mówi się po imieniu, więc ja nie byłem już tatą, ja byłem po prostu kuba, tak, byłem sprowadzony do poziomu kumpla, e, więc pytanie moje pani e, Anno, jak pani ocenia to postępowanie, tak? Jak pani ocenia to postępowanie? E, to zostawię bez komentarza. Powiem więcej tylko, że e, My z moją żoną rozwiedliśmy się. Moja żona mieszka już od, od, od paru lat z tym, z tym nowym partnerem. To mówienie do niego tato chyba się jakoś nie przyjęło. Tutaj też wkład miała chyba siostra mojej byłej żony, która gdzieś chłopakom zwróciła uwagę, że to tak nie za bardzo halo mówić do. Obcego mężczyzny Tato, jeżeli Tata w tym samym mieście mieszka, w związku z tym przeszli na mówienie po imieniu, a u mnie na tych spotkaniach, gdzie miałem, no, przy kilku spotkaniach, kiedy miałem okazję się spotkać z chłopcami w tym roku, wróciło mówienie do mnie Tato, tak? Ale ten plan taki bez uzgodnienia z synami, bez uzgodnienia z naszymi synami. E, taki plan, że będą do nowego partnera mówić tato, to to uważam za perfidne. E, i, e, I pytanie, czy takie coś by pani akceptowała, tak? Sytuacja na obecną chwilę wygląda tak, że moja obecna, była żona mieszka z tym partnerem. Z tego, co się orientuję, to on przez cały czas ma żonę w drugiej części Warszawy i e, Powiem wprost, chylę czoła. Dla mnie Mistrzostwo Świata zakręcić tak dwie kobiety, że żona mieszka w jednej części Warszawy i akceptuje to, że mieszka mąż w drugiej części Warszawy z kochanką, tak? No bo tak. Naprawdę, no, może tak brutalnie mówiąc, ale no, szkoda, moja była żona de facto jest taką oficjalną kochanką tego partnera, tak? No bo jeżeli on ma żonę, a ona z nim mieszka, no to ona jest jego oficjalną kochanką, tak? Więc jeżeli się on rozwiedzie, no to wtedy faktycznie można oficjalnie mówić, że są partnerami. Ale dla mnie, jeżeli chodzi o tego. Jej partnera, to dla mnie ja szapoba, czapki z głów chylę czoła, bo dla mnie to jest Mistrzostwo Świata. Tak zakręcić dwie panie, że oficjalna kochanka akceptuje to, że on ma żonę w drugiej części Warszawy, a że ona akceptuje to, że on mieszka z kochanką w drugiej części Warszawy. No po prostu Mistrzostwo Świata pewnie wielu facetów tak by chciało. Ktoś kiedyś się spytał mojej byłej, dlaczego on się nie rozwiedzie, i podobno uzyskał odpowiedź. To jest bardziej skomplikowane niż ci się wydaje. I się zastanawiałem, co tu może być skomplikowanego, ponieważ nasz rozwód to było tak, była trójka dzieci, był kredyt na mieszkanie, wspólny biznes, i to uważam za skomplikowane. Natomiast partner no, ma drugą żonę, to jest jego, tam, ta żona, z którą jest, to jest, z którą jest nie jest, jest jego drugą żoną. Nie mają dzieci, nie mają wspólnego mieszkania, nie mają nic wspólnego, ani kredytu. No ale, jak gdyby, no to już nie jest moja. Moja sprawa. Natomiast niech jako komentarz do komentarza pani Anny posłuży komentarz innej pani, która podpisała się też pod jednym z moich filmów, i w zasadzie ta pani chyba ostrzega mężczyzn, żeby byli świadomi do tego, do czego zdolne są kobiety w tej manipulacji dziećmi w momencie, kiedy rozchodzą się ze swoimi partnerami. Komentarz brzmi tak. No, ale wiele rozwodów jest z powodu zdrad panów. A zdradzona kobieta jest gorsza od piekła. Pójdzie po trupach, nawet własnych dzieci. A wy, panowie, nie jesteście na to przygotowani. Nic dodać, nic ująć. Matka pójdzie po trupach, własnych dzieci. Dla mnie to jest po prostu normalna, typowa zemsta. Na tym będę kończył ten odcinek. Yy, jeszcze raz powtórzę, że zgadzam się całkowicie z panią Anną. Uważam, że jest jeden ojciec i jedna matka. I ani ojciec nie powinien przekonywać dzieci do tego, żeby mówiły mamo do obcej kobiety, nie ich biologicznej mamy. Ale tak samo matki nie powinny yy, namawiać dzieci do tego, żeby mówiły tato do niebiologicznego ojca. Z tym się zgadzam. Tymczasem pozdrawiam Was do następnego odcinka i szczęśliwego nowego roku. Pa kochani.